Jesteśmy na Alei Andersa w Nowej Hucie, przy jednym z przejść, na którym ostatnio zaszły zmiany w organizacji ruchu. Akurat w tym konkretnym przypadku jezdnia została przewężona do jednego pasa ruchu, ale na pozostałych przejściach są to często optyczne przewężenia w postaci takich gumowych słupków. Dlaczego tak? Niestety Polska jest wciąż na szarym końcu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, między innymi na pasach dla nich przeznaczonych. W Krakowie chcemy to zmienić i od dawna już działamy w tym zakresie, między innymi poprawiając bezpieczeństwo na takim przejściu jak za mną, tutaj na Alei Andersa. W tym konkretnym przypadku, gdzie były wypadki śmiertelne, musieliśmy przewęzić do jednego pasa ruchu. Na innych przejściach są to działania trochę mniej uciążliwe z punktu widzenia ruchu drogowego, ale najważniejsze jest to, żeby piesi byli bezpieczni.